Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Dzisiaj opryski pszenicy na chwasty nowym nabytkiem zeszłorocznym. Opryskiwacz Dauwen 2200 litrów, 18 metrów skrócony na 15. Żony w małym remoncie, odświeżeniu lakieru. Niedługo kolejne modyfikacje, to zobaczycie w filmach. Jedziemy, bo szkoda czasu. Jeden dzień pogody. Dobra. Biegi. Za dużo. O. 8 na godzinę jadę. Dobra. No i tak. Jesteśmy na nowej działce. Nowej. No w tym roku wzięliśmy praktycznie, no to było w tamtym roku, w grudniu. Podpisywaliśmy umowy dzierżawy. No także tego. Była tu pszenica jara, ale plon był no powiedzmy poniżej oczekiwań. Pole strasznie zaperzone, zapuszczone. To była chyba z 5 lat pod rząd kukurydza. Na dziko tak siali i tak zbierali. A teraz jest tu pszenica zima, zmiana delewar. Siana była jakoś koło 10 października, nie pamiętam dokładnie. A dzisiaj mamy 3 listopada. Jest tu działka 14 hektarów. Fajna, długa. Robota idzie na takim polu. Ubywa hektarów. Cokolwiek by się nie robiło. No. Taki o sterownik. Tak sobie jedziemy. No, a w dzierżawę wzięliśmy 54 hektary. Także wiosną był ostry zapierdziel. To praktycznie przed świętami Bożego Narodzenia podpisaliśmy umowę dzierżawy, to do połowy stycznia. No wiadomo, z przerwami tam, to święta, to tamto, to do połowy stycznia tam żeśmy walczyli, talerzowanie orka, potem wiosną wapnowanie. No, także było co robić. Johnny się nie nudził, bo praktycznie on wszystko teraz robi. Także do końca roku pewnie już 1000 godzin mu suknie od zeszłego roku. Już będzie trzecia wymiana oleju. Opryski też nim robię, 80-ką jakoś nie lubię i jest trochę za słaby do tego opryskiwacza. Po górkach trzeba zwalniać, a to już wiadomo, przestawiać ciśnienie i tak dalej. A ten idzie górka, nie górka, tam nie ma problemu. I napęd też się przydaje czasami, bo mokre jakieś pole, to 80-ka już ledwo tam się wytoczy z tego, z tych kolei. No, opryskiwacz na wąskich kołach to siada. Kurde, klampę. No i tak to nabieram telefonem, bo kamera gdzieś, nie wiem, gdzieś leży, nie chciało mi się szukać.
A myślę, że nagram coś zacznę nagrywać. Jeśli się wam spodoba, to będę wrzucał, nie? A co o modyfikacjach John'ego mówiłem, no to będzie zakładane turbo. Już mam cały zestaw. Cały zestaw, no prawie cały, dzisiaj jeszcze tam przyjdą łączki silikonowe i tak dalej. No, także myślę, że niedługo będę się za to brał. Skończę to pryskanie jeszcze dzisiaj. Jeszcze jeden opryskiwacz. No. Bo trochę mocy mu brakuje w agregacie uprawowo-siewnym w pługu. Także no robota trochę by przyspieszyła, jakby był trochę mocniejszy i lepsze efekty by były. No tu widzicie, o, pod górkę ledwo, tu góra jest naprawdę spora. No i ledwo tutaj się nią wydrapuje, nie? Z górki wiadomo, fajnie idzie. To glina się już uprawia. A jaki agregat? No nie chwaliłem się, bo mamy już w zeszłym roku kupiliśmy nowy agregat Agromaszu ATO na wózku, wał oponowy transportowo dogniatający, czy jak to się tam nazywa. No i siewnik SR300 z nadstawką i na podwójnej talerzowej rydlicy z kółkami dogniatającymi. No widzicie, tutaj na glinie to był dramat. Była tak sucha ziemia, to tu schody są, no, słabe, nie? Słabe, tutaj już jest trochę lepiej. Ale ogólnie jestem zadowolony z agregatu, z maszyny. No bo tam jest parę niedociągnięć, to na pewno wam powiem. Muszę zrobić odcinek o tym agregacie, o siewniku. Naprawdę parę rzeczy mogliby to poprawić. No widzicie, jedną ręką to taka robota, o. Kierownica i wyłączyć opryskiwanie to... No. Jeszcze dojadę do słupa i się wyłączę, bo to kurde wiecie. No i poszli. Za szybko, za dużo. Pod górkę trzeba dać gazu, z górki trzeba ująć, no bo to tak. No tu z góry fajnie widać. Tu ma ponad 700 metrów długości pole, także fajnie tu się robi. Nie to po tych pierdolnikach naszych półhektarowych. No to pole ma 14 hektarów, a drugie wzięliśmy, pole ma prawie 40 hektarów w jednym kawałku. Także tam to dopiero jest fajna robota. Jak się wjedzie, to się nie wyjeżdża z 2 dni, zależy co się robi, nie? Bo opryskać to tam wiadomo, w jeden dzień spokojnie można. No. Ale no, ten kawałek tym agregatem siałem. No jakbym w pierwszy dzień wcześniej wyjechał, nie mogłem wcześniej, no to bym to za cały dzień zasiał, nie? Ale na 2 dni spokojnie to zasiałem, także... To już jest duże usprawnienie pracy, bo... Jeden siewnik mi starcza na 4 hektary ponad, także nie trzeba sypać co chwilę. No i tak to u nas jest na razie. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, to odpowiem w następnych odcinkach. No i to chyba tyle, bo nie wiem co tu jeszcze wam mogę powiedzieć. No. Pogoda, no u nas ostatnio cały październik praktycznie nie padało, było sucho. Kończyłem siewy pszenicy na jednym kawałku po poplonie, musiałem czekać, wiadomo. No to było strasznie sucho. No i do końca miesiąca to tam praktycznie nic nie padało. No i listopad nas przywitał z opadami w nocy z 1 na 2 listopada, no dosyć znaczny opad, bo było 13 litrów, no to na jedną noc to jest sporo. No i mamy właśnie fajne warunki na oprysk, to glebówką.
bo tak czekałem właśnie na jakieś deszcze i no widzicie, chwasty już, zresztą nie wiem czy to będzie widać, ale już są dosyć duże, te dwuliścienne. To był straszny wysyp chwastów, no to wiadomo jak to po takiej robocie, po tych ugorach, bo to rok stało ugorem, nie? W pole. Strasznie dużo było rzodkwi, czy tamtej, jak to się tam zwie. Wiosną to było zwalczyć strasznie ciężko. No, no i teraz mamy znowu to samo, nie? I coś mi się wydaje, że wiosną będzie poprawka, bo to wiadomo, że to te jesienne opryski to różnie działają. Ale aby miotły nie było, nie? No widzicie, o, perzu się nawyciągało, bo tu było, no to było, dalej jest pewnie zaperzone, nie? Bo to za rok to tego nie wytępisz. Było randapowane. Było randapowane przed zbiorem, bo normalnie była łąka. Wiosną była zajebista pszenica. Już tu liczyliśmy na jakieś, no, przyzwoite plony. No, a wyszło jak wyszło. Potem też się przebił, zagłuszył te zboże, tą pszenicę, no i dramat był, no po prostu. Tam 3 tony może było z hektara, także... No, na czynsz było, nie? I tam może coś zostało na waciki. No. Także tego. Dobra, już tu będę pomału się zbliżał do tego słupa pieprzonego. Zawsze wyjdzie ścieżka na słupie, na każdym polu. Musi wyjść, nie? U was chyba też tak jest. No. Dobra. To już będę kończył, bo mi się tematy kończą. To na razie, trzymajcie się, cześć.